Próba 147 wbrew przejeżdżającym pociągom i sygnałom zapowiadających panie. Proszę bardzo. O, nie chcę. Co to było? Czemu nic nie ma? Jak zacznę mówić, to się włączy. Dobra, zaczynamy. Pociąg osobowy do stacji Zawiercia. No i takie to jest, no takie to jest. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Fragment, który przed chwilą przeczytałem, jest listem proroka Jeremiasza, który został skierowany do starszyzny, do kapłanów i do całego ludu izraelskiego, który był na wygnaniu w niewoli w Babilonii. My nie jesteśmy dzisiaj nigdzie wygnani, ale żyjemy w określonych miejscach, miastach, miejscowościach, wsiach, miasteczkach. I zastanawiałem się, jaką też misję Pan Bóg nam daje w tych miejscach, gdzie jesteśmy. Wielu ludzi myśli, że trzeba jechać z misją do jakiegoś dalekiego kraju, tam głosić słowo, a czasem wystarczy wziąć, pójść na dworzec, może pogadać z gościem, który siedzi na ławce obok, a może po prostu zastukać w drzwi do sąsiada i opowiedzieć mu o Panu Jezusie Chrystusie. To podobno jest trudniejsze niż wyjazd do Afryki. Módlcie się o pomyślność miasta, a wtedy wasza pomyślność będzie rosła. Módlmy się o te miejsca, w których jesteśmy, i zmieniajmy je Ewangelią Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się i dobrego zwiastowania Bożego Słowa.